Dzień dobry, witajcie kochani. Witam Was po raz kolejny na naszym nowym kanale, który jest poświęcony tematyce okołowyborczej z ukierunkowaniem na sprawy dotyczące gminy i naszego miasta. Ja nazywam się Agata Wasilenko i w nadchodzących wyborach zamierzam kandydować do lokalnego samorządu. Chciałam się dzisiaj z Wami podzielić taką refleksją, takim spostrzeżeniem i zdaniem, które usłyszałam od bardzo młodego człowieka, który powiedział: demokracja jest fatalnym ustrojem, nie ma nic gorszego, za komuny było lepiej i właściwie nic ta demokracja nam nie dała i jest gorzej niż było. Bardzo mnie to zastanowiło, że młody człowiek takie rzeczy mówi i pomyślałam sobie, że rzeczywiście zdarza się, że ludzie wokół nas powtarzają jak mantra jedno i to samo zdanie, podczas kiedy wiadomo, jesteśmy narodem dość niejednomyślnym i mówi się o nas, gdzie dwóch Polaków tam trzy poglądy polityczne, a tu nagle słyszę ciągle te same zdania, czyli demokracja jest B, radny jest bezradny, nie ma kandydata, polityka to koryto. I tak słucham tych zdań i myślę sobie, ta podejrzana jednomyślność sugeruje mi, że być może ktoś rozpowszechnia takie mądrości, żeby ludzie rozgoryczeni, rozżaleni, czasem na własne po prostu życzenie, troszeczkę wyalienowani, żeby takie rzeczy powtarzali. Więc Wy sami musicie ocenić, czy tak jest, nie dajcie się zmanipulować. 16 listopada, czyli za niecałe 2 miesiące, będzie ten jeden dzień, kiedy raz na 4 lata Wasz głos się liczy. I ja myślę, że tego dnia najbardziej boją się ci wszyscy, którzy udają, że demokracja jest zła. I oni już pracują w pocie czoła, żebyście zostali w domach, żebyście się obrazili na demokrację, żebyście demokrację wrzucili do jednego wora z polityką, a to nie jest polityka. No i oczywiście, żeby do wyborów poszli tylko urzędnicy, krótko mówiąc budżetówka, jakieś tam zmanipulowane osoby, wykluczone społecznie, które są na utrzymaniu państwa i różnych instytucji charytatywnych. I to oczywiście te osoby nie głosują samodzielnie, bo można nimi manipulować jak się chce, bo sama słyszałam, jak klienci szeroko rozumianej opieki powtarzali po tamtych wyborach minionych, że nie byli zagłosować, bo same durnie kandydowały. I to kilka razy się powtarzało, więc pewnie ktoś tym ludziom to tłuł do głowy i oni uwierzyli, że to jest ich przemyślenie, że to jest ich własne zdanie. Więc bądźcie czujni, wyciągajcie wnioski sami, nie pod wpływem powtarzanych przez innych jak mantra jakiejś pseudomądrości. I idźcie do wyboru, zagłosujcie, bo jeżeli ośmielicie się pójść do wyborów, to po układzie grudkowskim, bo niewątpliwie jest coś takiego, nie pozostanie nawet śladu, bo Was jest więcej, jesteście liczni. Więc oni się Was boją, boją się demokracji, więc takie powtarzają różne mądrości. Więc tymczasem żegnam się z Wami, przemyślcie to sobie jeszcze raz. Do usłyszenia i żegnam się, i do zobaczenia, i żegnam się tradycyjnym. Pa, pa!